Panie wójcie, zmieniliśmy znowu miejsce, w którym rozmawiamy. W tym momencie jesteśmy w Rakowiskach. To jedna z największych miejscowości w gminie Biała Podlaska, pewnie największa. Ale nie o liczbach w tym momencie mieszkańców mowa. Mowa o drogach. Drogi to tak naprawdę krwiobieg dla mieszkańców, dla turystyki, dla transportu. Krwiobieg transportowy i komunikacyjny. Przez gminę Biała Podlaska przebiegają i drogi o randze krajowej, i drogi wojewódzkie, i drogi powiatowe, i drogi gminne. Co ciekawego w ostatnim czasie na tych drogach się zadziało, co się dzieje, a co dziać się będzie? No tutaj rzeczywiście poruszył Pan temat dość istotny. Mamy zarządców dróg wielu i my jako gmina musimy być w dobrych relacjach z jednej strony z Generalną Dyrekcją Dróg, z powiatem, tak żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej i ta komunikacja była ciągle usprawniana i polepszana. No, jeśli chodzi o Generalną Dyrekcję, no udaje nam się domawiać w tym zakresie, że poprawiają bezpieczeństwo. No, ostatnio poprawa taka następuje w miejscowości Kaliłów. Tam jest fragment chodnika w takim wrażliwym miejscu, gdzie mieszkańcy muszą przemieszczać się pieszo. Jeśli chodzi o drogi powiatowe, współpracujemy w tym zakresie, że czasami dokładamy swoje grosze, a może nie grosze, bo bywa to jest często 50% finansowania. Tutaj w niedaleko droga do Terebeli była w tej formule budowana, droga w Ciciborze na Leśną tak była budowana. Z takich dróg powiatowych no w tym roku będzie modernizowana droga relacji Biała Podlaska-Rokitno. Głównie nas dotyczy, bo miejscowości Grabanów. Z gminy prawdopodobnie około 12 km aż przebiega tej trasy. No może nie aż tyle, ale rzeczywiście znaczny fragment. Natomiast no, nie zapominamy też o drogach swoich i tutaj mamy tych kategorii dróg wiele. Są drogi asfaltowe, które wymagają napraw i staramy się sukcesywnie je naprawiać, czy to w formie łatania dziur, czy to w formie nakładek tam, gdzie już nie ma ekonomii, żeby łatać te dziury. Staramy się co roku budować nowe fragmenty i takich dróg kilka przybędzie w tym roku. Trafiliśmy w zły trochę czas, no może nie my, wszystkie samorządy się z tym borykają, bo skok cenowy jest okropny, mieliśmy apetyty na więcej dróg, ale nie, no nie poddajemy się, będziemy robić drogę i tu w Rakowiskach, na ulicy Wiśniowej, i w Sitniku, w Sławacinku Nowym, w Sławacinku Starym, w Czosnówce niestety nie udało się wyłonić wykonawcę, tak jak i w Michałówce i tutaj na Amelinie, ale nie poddajemy się, będziemy projektować te drogi w tym roku, tak żeby mieć gotowe projekty i być może uda się w lepsze warunki cenowe, bo tu nie ukrywam, nie z naszej przyczyny, mieliśmy chęci szczere te drogi wybudować, ale nic, no nie udało się wyłonić wykonawcy, nikt się nie zgłosił do budowania, więc trudno podpisać kontrakt. Ale poza tymi drogami, które są asfaltowe, no to mamy też sporo dróg gruntowych, z których ludzie korzystają i też rok do roku staramy się je remontować. Zmieniamy trochę standardy, bo staramy się tam, gdzie się da, na tych bardziej uczęszczanych sypać kruszywą, które jest o wiele trwalsze, pewniejsze. No na tych mniej uczęszczanych to tradycyjnie rapą czy żwirem dobrze zagęszczającym się. No jest co robić i to jest temat, który chyba, tak jak pracuję w samorządzie na najbliższe 100 lat, kilka lat, to jest niewygasający. Tym bardziej, że rozwijają nam się miejscowości. Przybywa mieszkań, przybywa domów i każdy, kto się pobuduje, no chciałby też po tym kawałku twardego do siebie dojechać. Więc jest co robić i będzie co robić. Ścieżki rowerowe. To bardzo istotny i ważny temat. Ciekawy. No więc tak, tu współpracujemy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z miastem. Udało się wynegocjować z Urzędem Marszałkowskim środki na projekt się nazywa Poprawa Mobilności Mieszkańców. Więc ale pod tym takim enigmatycznym hasłem kryją się po prostu ścieżki rowerowe. Mieliśmy apetyty na więcej, bo chcieliśmy robić i Czosnówkę i drogę do Wólki Plebańskiej. Suma summarum, po okrojeniu pieniędzy i negocjacjach z Urzędem Marszałkowskim udało się ocalić drogę w kierunku Janowa. My na terenie naszej gminy będziemy robić ten kawałek do Chruda.
Zaawansowanie jest takie, że jesteśmy po przetargu, firma projektuje nam projekt wykonawczy. Myślę, że do jesieni uporamy się z dokumentami, z pozwoleniami na budowę i mam nadzieję, że albo rozpoczniemy w tym roku, albo finał w każdym razie przyszły rok. Drugi taki ciekawy temat, który się pojawił ostatnio, związany z bardziej z turystyką być może, ale taką ścieżkę szutrową, rowerową, czysto rekreacyjną, to jest połączenie miasta z Porosiukami wzdłuż rzeki Krzny i tutaj złożyliśmy dokumenty w tej chwili do Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj wspólnie z miastem realizujemy ten projekt i zakładamy, że powstanie droga szutrowa, bo tutaj nie ma takiej potrzeby zresztą, żeby tam robić asfalt. Pira z Okot Warszawskiej do mostu na Krzynie w Porosiukach. Od drogi wojskowej. No można tak powiedzieć, bo ten fragment miejski to miasto jakby po swojej stronie, ale tu bardziej patrzyłbym od Kołychawy. Tutaj od Kołychawy i w kierunku, tak, po tej stronie i wzdłuż Krzny, tam w okolicach mostku na Sławacinku Starym i tutaj po tej stronie południowej Krzny.